Witam Was, moi drodzy, w tym kolejnym odcinku z Q&A. Kolejnym, ostatnim, nie wiem czy ostatnim, może lepiej nie ma się, nie mówię tego słowa, bo nie chcę jeszcze niczego przesądzać. Ale nie będę na niczego przesądzał, już wspomniałem. Zobaczmy zatem, co takiego dzisiaj dla mnie zostawiliście. Mały wafel. No, witaj, mały waflu. Gwiazda latające masło kontra siły zła. Okej, o tym jeszcze nie słyszałem, ale brzmi ciekawie. Małe wafelsko? Nie wiem, chciałeś zrobić zgrubienie tego słowa wafel? No a to wygląda. Albert Einstein, latająca świnia i rekin dupa. Widzę, że wziąłeś, no, pewnie niektóre słowa z przykładowych tagów. Często są tam, pokazują jakieś przykładowe. Na pewno Einstein tam byłeś, mnie pamięć nie myli. Ongleś Eddie? No pewnie, no po co pytam? To prawda, oglądałem. Ale to, no pytaniem. Co ty zapytałeś? Ja odpowiedziałem. A propos gwiazd latającego masła. Dlaczego latająca świnia z gwiazd latającego masła jest latająca świnia, skoro to latające masło? No nie wiem, zaczynam się w tym lekko gubić, myślę. Trochę wydaje mi się, coś się tu pokręca, ale na pewno. Nie wiem, czy świnia z gwiazdy latającego masła jest latająca świnia, skoro to latające masło. No ktoś tu chyba musiał coś namieszać, że do tego, czegoś takiego doprowadziło się. Prawda, niektóre rzeczy ciężko potem naprawić, a tutaj może być bardzo podobnie. Dlaczego ja w ogóle piszę latającym maśle? No nie wiem, zacząłeś temat, zacząłeś go, to chciałeś go rozwinąć. Maślana mucha? Nie, raczej tak ci nie słyszałem i nie wiem, czy by to się przyjął. No nie wiem, kto wpadł na pomysł, jaką byście ktoś musiał posłużyć kreatywnością, żeby zrobić masło w kształcie muchy. Co to by było? A może gwiazda maślana mucha? Z myśleniem mógł zrobić gwiazdę. Oj, to dopiero by było coś. To by dopiero coś musiało być. Masło jest za drogie. No ceny nie są jakieś, nie, jakieś niskie, ale też jakieś wygórowane też nie są. Na razie jeszcze jest okej. Zrób swoje taniej. Cóż, ma swoje zrobić. Jak się wie, jak to robić i ma się odpowiednie składniki. Little Waffle. Chciałeś znać całą nazwę w angielskim. Widzę, że całkiem dobrze ci się w tym angielskim. Co byś zrobił, gdy w środku nocy okazało się, że twoja mama tak naprawdę twoja babcia? Cóż, nie wiem, czy pojawiasz się w nocy. No na pewno bym był zniedowierzany, nie wiem, bym mógł się to przyjąć. Na pewno by ciężko byłoby mi w to uwierzyć. Doktor Jaci Gacie. A to kojarzę, leciało to na Cartoon Network z kilka lat temu też. Nie wiem dokładnie kiedy, ale pamiętam, doleciało to. Było tam cię knury wojny. Leciało. Odcinek kojarzę też. Mruk mrokodom to hipokryta? No ja wiem, kim czy on jest hipokrytą. Cóż, nie mnie chyba to oceniać. Alleluja, alleluja. Zrobisz jakiś unboxing? Cóż, mogę zrobić, ale z czego on zrobi ten unboxing? Co, mam sobie wziąć jakieś pudełko, czegoś na niego naładować i je otwierać? Bo jeżeli tak, to trochę by to nie miało sensu. Bo wiem, o co chodzi z unboxingiem. Ale co mi do robienie takiej serii, jeśli nie mam czego otwierać? Dlaczego Kurwin wrócił na ten kanał po 4 miesiącach nieobecności? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Myślę, że nie będę raczej w to wnikał. A skoro kojarzę, co było, że wiele kont to było multi-konto, to jeśli to konto było multi, to się nie dziwię, że wcześniej że tyle czasu go nie było. Też mi się już ten Q&A nudzi. Może nie tyle mi się nudzi, ale jednak widzę, że gdzieś ta popularność jego też zaczęła zmalać. Kojarzę, jak sobie przeglądałem gdzieś statystyki z początków, no jedynka, jak to było coś nowego, to jednak gdzieś tam uwagę przyciągało, chociaż niektóre odcinki to miały tych wyświetleń z 200, nawet 300 gdzieś. To były te początkowe, no 200 coś na pewno jeden miał. A teraz wiadomo, też na popularność jego zaczyna spadać. Są tacy, którzy już przestali nad mnie oglądać w porównaniu do tego, co było
Tym, kim będę był pierwszym, to był bodajże końcówka roku 2017, jeśli jeszcze się nie mylę. Tak. To był 2017, grudzień bodajże jeszcze. No do tej pory przybyli też nowi widzowie, ale też pewnie trochę starych odeszło. Jedni zaczęli mieć do mnie o coś żal. Naprawdę nie wiem, czego wszyscy ode mnie oczekują. Że ja będę kimś idealnym, bez wad pozbawionym. Naprawdę, jestem też człowiekiem i też mam swoje zalety i wady. No przecież to jest normalne. Lukaso, it's me, goniec polityczny. Jak ty mogłeś o mnie zapomnieć? Stary, ja już tylu tu widzów widziałem, tyle im się przewinęło tych nazw różnych, że w stanie nie jestem też wspamiętać każdego, szczególnie jeśli, na przykład jak ty, zmieniają sobie awatara i nazwę. A tak właśnie kilku z was robi. I ja mam potem dokładnie domyślić się, kto jest kto. Trochę mi smutno, bo porzuciłem gońca i zmieniłem nazwę. No i dlatego nie powinieneś być zdziwiony, że nie skojarzyłem, że to ty, że ty to ty. A może będziesz. Ale co będę? Bo nie zauważyłem, do czego to pytanie odnieść. Z tego co wiem, to mój sponsor to Marian Paździoch YouTube. A kojarzę, Marian Paździocha był tam przez jakiś czas. Później jest goniec polityczny, no to kojarzę go. Dość długo naprawdę byłeś tym gońcem. A reszta takie sojo. Masny sznycel był na odpierdol robiony. Był przez jakiś czas masny sznycel, też był. Raffaello Masny to jednak z Facebooka. Też był przez jakiś czas Raffaello Masny, pamiętam. Kruk Krokodon, kalif ogniowy. Król Kraku z tą Róg Mrokodon i Corvin Klein to jego multikonto. Naprawdę nie musisz mi już to przypominać, ja pamiętam. Wiemy, że to było multikonta, była z tym mała afera. Gdzieś poleciłem w poprzednim sezonie Q&A. I to spowodowało, że go zakończyłem na ten sezon. Dlatego właśnie między innymi była taka mała afera. Ale dobra, nie chcę do niej wracać. Pewnych ran przyszłości, jak to mogę określić, tak cytując, nie warto rozdrapywać. Warto, że lepiej pozwolić im się po prostu zagoić. Kiedy serwer Minecraft dla widzów? Ach, już widzę, kolejna osoba mnie o to pyta. No nie wiem, jak to wyjaśnić, jak to powiedzieć, ale nawet sam nie wiem, czy ten serwer kiedykolwiek jeszcze będę miał czas, żeby go zrobić, czy on powstanie. Pytaliście się mnie, ja mówiłem, że nic nie chcę obiecywać, bo potem powiecie, że nie dotrzymuję obietnic. Dlatego nic z tego nie obiecywałem. Bo wiadomo, czasu będę potrzebował. Wiadomo, pobudować tam różne rzeczy. Pobawić jakieś tam mody niekiedy może, albo bardziej pluginy. Jakieś tam rozkminiać co i jak, jakoś tam silnik, żeby to trzymało. No to wymaga trochę pracy, czasu, jakiejś chęci zaangażowania. A się, czasu trochę mi tak niekiedy brakuje. Tak już bywa niestety. Chęci też na razie jakoś tego nie mam, żeby za to się tak zabrać. Jak sobie myślę, ile to niekiedy roboty, to naprawdę chęci gdzieś mi to ulatują. Przykładem niekiedy może być, jak to robiłem tę serię Minecraft Poznać Przeszłość. Owszem, robiłem ją, ale też budowanie tego wszystkiego, tych wszystkich budowli, też nie napawało mi jakąś chęcią, żeby to robić. Więc sorry, ale no nie wiem, czy jeszcze coś z tego wyjdzie. Jak zabrałbym chęci, to może, ale tak to średnio widzę. Sorry. Figieltikiem, aha. Dawaj serię oceniania kanałów widzów. Cóż, sama seria nie wydaje się jakimś głupim pomysłem. Nawet wydaje się dobrym, ale wiadomo, jakiś czas ona by mogła gra być i ona by dotyczyła, wiadomo, tylko tych kanałów raczej, gdzie jednak są jakieś materiały, no, wrzucane, bo co mi przecież ocenianie kanału, gdzie żadnej materiałów, nie ma żadnego filmiku, no niczego, no nie miałoby to większego sensu. Więc pomyślę, czy Q&A dalej kontynuować i jednocześnie tą serię jeszcze robić co jakiś czas? Czy po prostu Q&A na jakiś czas znów zawiesić i zacząć właśnie to ocenianie? Będę musiał pomyśleć, a jak nie wymyślę ostatecznie, to pewnie dorzucę ankietkę. Słyszałeś o tej szkolnej strzelaninie, że podobno chłopaka zabili? To była jakaś strzelanina pod szkołą? Chryste, panie! Jeśli to po prostu jakaś tragedia. Kolejna jakaś śmierć.
To jeszcze strzelanina. No mam nadzieję, że nie mówisz tego na przykład prawda. No mam nadzieję, że to nieprawda. Chociaż kto wie. Nie no, raczej niemożliwe. No przecież by ktoś słyszał strzały, byśmy słyszeli jakieś strzały. Przecież pistolet to jednak nie jest jakaś broń cicha, a jednak głośna. Czemu pani Paulina i odzywia się taka irytująca? To pewnie przez tą panią od biologii. Bo ona taka z kijem w dupie zawsze co ja widzę, to mi się żyć odechciewa. Ona ma taki zły wpływ na panią Paulinę. Jak przelać tą znajomość? Mówi, że szkoda trochę, bo z panią Pauliną taka fajna babeczka była. Cóż, no ludzie się zmieniają. Czasami pod wpływem innych osób, czasami są tego ku temu jakieś inne powody. Czy to od pani od biologii? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak to czy przerać do znajomość to jest dobry pomysł, bo czasami może wyjść, że będzie jeszcze gorzej. Więc może lepiej do znajomości się nie przyklejajmy w tym momencie, nie przyklejaj, nie czepiaj, bo to się może niekiedy skończyć odwrotnie niż się planowało, takie zakończenie znajomości. Więc może lepiej do tego się tak nie doczepiajmy, bo jak mówiłem, naprawdę, charakter... To jak kim się jest, no to się może po prostu ulec zmianie pewnym. Zachowanie, sposób bycia, no wiele rzeczy po prostu mogą ulec zmianie. I nie zawsze to musi być wina jakiejś osoby. Ale często to niestety jest tak. Cóż, w tym momencie co mogę zrobić? Odcinek już zakończyć. Tak, mogę zakończyć właśnie, aż nie wiem jak go dobrze zakończyć. Już pewnie widać, że tak nie wiem co powiedzieć, no... Nie wiem naprawdę już co powiedzieć, bo jak już wspomniałem w ostatnim odcinku, z tą syreną Q&A, tak zacząłem teraz stać pod znakiem zapytania, taką niepewnością. Jak coś nie wymyślę, nie wpadnę jakieś tam pomysła, to pewnie zostawię ankietkę. Czy ma być seria Q&A i to ocenianie kanałów widzów razem, czy po prostu Q&A ma się zawiesić, a są serię ocenianie kanałów widzów, ma być to jako osobna na razie, czy jedyna. Więc jak się na to nie zdecyduję, to jeszcze zasięgnę waszej opinii. Żeby nie było gadania, że ja coś robię, a wy mówicie, że jakąś robię dyktaturę, jakoś tego typu. Żeby nie było. No więc to wszystko z mojej strony. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w jakimś tam odcinku, czy z Q&A, czy z tej nowej serii. Zobaczymy. Cześć!